Dobra, o kurna, teraz będzie... Ej! Ty! Kurna! Wiedziałem! Jesteśmy na... O nie! O nie! Widziałem to! Kurna, powiem wam tak, jest bardzo źle. Oj, bardzo źle. Ale nie zastanawiacie się czemu. Ten wredny właściciel pierdok z moto i tak dalej otworzył interes niedaleko mojego biznesu. No jak tak można w ogóle? No, ja tu sobie wybrałem specjalnie daleko okolica i tak dalej, a on stwierdził, że nie, że sobie tego, patrzcie, jestem laguna. No postawię sobie interes tam za budynkiem. Tak, dokładnie tam za budynkiem. Słuchajcie, za tym budynkiem i tak dalej jest powstała tam konkurencja, moje market. I słuchajcie, musimy teraz ulepszyć go na maksa, bo inaczej żaden klient nie będzie chciał przyjść tutaj. Więc dobra, dzisiaj... Jak wcześniej się oszczędzałem i tak dalej i byłem skąpcem, to teraz nie będzie litości. Sięgam po moją ostateczną broń, czyli wydawanie pieniędzy. Ja mu pokażę, jak się prowadzi biznes. Nie, że tam jakieś oszczędzanie, bicie tego i w ogóle. O, nie. Kupuję wszystko. O kurde, o panie, kartony poleciały, ale dobra. Ja mu pokażę. Wydałem całe moje oszczędności. Czyli tyle, co zarobiłem. By kupić, słuchajcie, lodówkę na przykład. I widzę, że dodali aktualizację obracanie. Więc tak, mamy naszą, słuchajcie, mrożonkę. Co my jeszcze mamy? O, mamy na przykład duże półki. Czyli coś, co... Matko, czemu? Jak to zablokować? Dobra. Pyk. No, teraz co wygryziemy lagunę z interesów. Patrzcie, jak powiększyłem sklep. Teraz to wszystko wypakować. Trochę zajmie. Ja mu pokażę. Może teraz jestem bankrutem, ale jak się dorobię? O, już tego. Będę zarobił miliony. I myk, mrożonki. Mamy tutaj, słuchajcie, dżemy i w ogóle. Mua, będzie za... Oj. Patrzcie, mamy tutaj... Konfiturę na nasze pomarańcze i tego. A co my tu mamy? A, niepotrzebnie sól tu wystawiłem, ale nie mogę teraz zabrać. Powiem ci tak, Laguna. Jeśli zapłacisz mi okup i tak dalej i stwierdzisz, że jestem najlepszym skipermarketem, mogę z tobą poprowadzić interes. Ale musisz w następnym odcinku, jak nagrasz, powiedzieć: o, Ropek, masz najlepszy biznes. To może łaskawie ci z tobą współpracę będę chciał mieć. Ale to tylko zależy od ciebie. A wiem, że jesteś uparty, więc pewnie do tego nigdy nie dojdzie. Bo tak, pojawiła się opcja, że mógłbym z Laguną prowadzić wspólnie sklep. Co mnie nawet rozbawiło, że jest taka gra dostępna też. Kuźwa, ja z Laguną rozodwujący palety. Już sobie to wyobraziłem nawet. Pora otworzyć na sklep i pokazać Lagunie, kto tu rządzi. Jeszcze zobaczycie, że Stonka pokona takie sklepy jak Pierdok, Żmot czy Biedronka. Otwarte! Zapraszamy do naszej Stonki! Dobra. Trzeba się przygotować na klienta. Niestety produktów nie mam zbyt wiele, a nawet mam bardzo mało. Ale wystarczy tylko, że będę dobrze pracował. Wtedy się na pewno będą klienci chętni. Ja tak na poważnie to dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć taką kooperację sklepową, ale z tym wrednym sąsiadem zbocza, który prowadzi też swoje interesy. Co? To sobie Laguna myśli, że co, że na mnie Arnolda przyśle? Przecież ja tego, jak go... Zajem! Jednym ciosem. O kurwa! Widzę klienta na horyzoncie. No chodź, kliencie. Nie wstydź się, mam tutaj tyle produktów, nawet wodę mam. Może nie wszystko, może nie mało, ale wystarczająco, chyba. Zobaczymy, pewnie będzie narzekać, czegoś nie ma. Dobra, pani płaci gotówką, tak? Do widzenia, zapraszamy ponownie. Przy panią, ale pani mrożonkę... Do panią! Dobra, o nie, do śmieci wyrzucimy. Dobra, kasujemy. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, hua! Dobra, gotówko. Dawaj, szybko. Musimy robić speedrun. 27, dobra, pyk. Pyk, pyk. I 93, okej. Zapraszamy ponownie! Dzień dobry! Oj, to był akurat majonez. Tak nie powinienem tym rzucać. No trudno. Zapraszamy ponownie, no przepaniu, no nic nie poradzę, nie mu kartonu. O, matko.
Dobra, ona zapłaci kartą, a ja muszę zamknąć sklep, bo klienci będą... No nie, no przepraszam, o nie, nie zdążyłem, dobra, ona wejdzie na siłę, ale tego. Panie, dobra, niech pani włazi, ja muszę na chwilę sklep zamknąć, muszę dokupić produkty. No kupuj, kobieto, czasu nie ma, muszę sklep tego ratować, bo Laguna ma pewnie większej produktów. Matko, ona mi wszystkie mrożonki wykupiła tamta. Ale kupuj... nie mogę... Już myślałem, że ona odłożyła, tak szczerze to. Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź, bo czasu nie mam. Spieszy mi się dzisiaj, naprawdę. Przepadł. Do widzenia, zapraszamy ponownie. O matko, pan tylko majonez. A wie co pan? Pan chyba tylko na tak naprawdę tego. Dzisiaj mamy specjalną przecenę przy pana. Generalnie 3 w cenie jednego, no pan zobaczy. Ja panu tutaj tego. Specjalna promocja. Kupi pan 10, a zyska pan 1. Dobra, tak. Dobra, pan kartą, tak, to do widzenia, tak, trochę drogi ten majonez, wiem. To pan bierze. Do widzenia! To wcale nie tak, że pana skasowałem 10 razy. Ach, na całe szczęście oni nie domyślili się jeszcze i kasuję podwójnie. Ty i... bardzo drogo. Kurna, ale wam powiem, że tym sposobem to szybko zarabiam, co ja się czuję nieuczciwy, ale... Były aktualizacje, nie naprawili tego. Kurna, nie wierzę, czekaj, czekaj. Matko, to pewnie znowu ten Laguna przy tymi grafity namalował. Dobry, witamy. Już, kasuję panią. Pyk. Dobra, pani karto. Tak to super, że pani karto płaci, tylko... coś popularność spada. Do widzenia. I kurna, te grafity mi bardzo denerwuje. To pewnie Laguna. Tak, to pewnie sprawka Laguny. Jak nikt inny. Albo Bogdan przyszedł. To dwie opcje. Albo Laguna, albo Bogdan. O kurde, to za trójka. O, widzę, że pani mrożonki kupiła. Wie pani, jest taka specjalna przedpromocja. 4 w cenie 20... Kuźwa, dobra, nieważne. Nie chcę mi się tego kasować w taki sposób. Dobra, pani gotówko, tak? Proszę dać już tego. 15, matko. Do widzenia, zapraszamy ponownie. O, pani tylko cukier albo cukier puder, w zależności. Kurda, przepraszam najmocniej, czasami tak mi się kasuje pod... A, to jest cukier z... Grimpec, nie wiem co to znaczy. A, ile chcesz? 4. Ale fajnie ci klienci, tak nie narzekają, że im liczę czasami podwójnie. Ale przepraszam, dalej kasy nie naprawiłem z poprzedniego odcinka. Kurna, czy oni wykupili całą mrożonkę? Co za chłop, co za klienci, wykupili całą mrożonkę. Ja nawet dobrze nie zacząłem interesu z mrożonką. No, powiem wam, na sklepie jest coraz bardziej popularny. I to mi się podoba nawet. Jestem bardzo rzetelnym, uczciwym, najlepszym sprzedawcą. Czy ja pana kiedyś oszukałem? Jeśli chodzi na przykład o jakieś, nie wiem, niedozwolone sprzedaż, na przykład majonez, który pan kupuje jest tylko jeden, a panu sprzedaje tak naprawdę 15, 16, 17, 18. Nie, gdzie pan? Ja panu nie wciskam wcale. Tyle majonezu. Nie, no co pan? Tego, spokojnie. Gdzie bym pana oszukał? Na ryż 99. Tak, jak widzi pan, generalnie udało mi się wkręcić po dużo. A co nie ma tego? Dobrze, że ci policzyłem podwójnie tego majoneza za 3. Nie żałuję tego w ogóle. Jako wybrana klientela. Nic nie poradzę, że mam taką małą lodówkę. Jakbym miał większą, to bym miał więcej rzeczy. Ale nie mam. Dobra, o kurna, teraz będzie... Ej! Ty! Kurna! Wiedziałem! Jesteś wynajęty! O nie! Widziałem to! Jesteś od Laguny! Przeklęta młodzież, kurna, przychodzi mi... O, na bazie, karamuna, czego nagra... Kurna, no, ci zaraz dam! Wiedziałem, że to są od Laguny! Wiedziałem, że to... O, mrożonkę pan jeszcze przegapił! Kurna, widziała to pani! Chuligani przyszli mi pomazali tego ścianę! Od Laguny pewnie przyszli. Kurna, zamiast uczciwy biznes prowadzę i w ogóle... O nie, czekajcie, właśnie znikło mi coś, co nie powinno zniknąć. O nie. Czy ja ją skasuję? Dobra, skasuję na szczęście. Kurna, ale no widzieliście, przez agent od Laguny napisał małpę. Czy ja ci wyglądam na małpę? Mój awatar wygląda jak małpa? Nie, to jest kot. Kurna, jestem taki zły, że z pana skasuję chyba tego więcej. 5. Tego, kurna, przychodzę mi marzył. Ja pierdzielę.
Chciałem Hooligan Update, dostałem Hooligan Update. Nie, przyznaję, że ta małpa jest całkiem śmieszna. Chyba sobie ją zostawię. Dobra, należy się 600. Zapłaci pan kartą. Tak, dobra, dziękuję. Jest bardzo zbieram na fundację i tak dalej. O, tym razem zabrał wszystkie produkty. O, jedna gwiazdka, co? W sumie się nie dziwię, skoro go skasowałem za 600. Dobra, to oznacza, że mogę ulepszyć mój sklep. Mamy całego tysiaka. To chyba powinno ustawić. Tak, tak to ustawię. O, jak w żabce będzie, że wiecie. Wiecie, zawsze podoba mi się to, jak jest w żabkach, to... O, sobie kupię! O nie, nie... Chociaż nie, jak teraz jak postawię kasę samoobsługowo, to nie będę mógł naliczać ich podwójnie. Najgorzej. Ej, kurna no! Cholerni grafikciarze, to znowu sprawka Laguny. Postawił te korony i myśli, o, jeszcze w najem. Ja ci dam, Laguna. Zostaw mój sklep w spokoju, nic ci nie zrobiłem. Kurde, ja tylko wspomniałem, że Laguna jest obok i to jest prawda. Konkurencję rozświeciłem. Ale to szanuję, to jest ładne bardzo. Ale tego to już nie, jakaś korony se postawił. A co mi tam, stać mnie. O, widzę, o, panie, jest tyle kartonów, co nikt jeszcze nie widział. Oj, spadło. No, nie, tylko nie próbuj mi kartonów kraść. Bo to już będzie przez... Ej, powinna być taka aktualizacja, że ktoś podchodzi... karton kradnie. No panie, no ma pan samoobsługowe kasy dosłownie obok. Czemu pan nie pójdzie do samoobsługowych? To kupić nową lodówkę. Aha, jak powiesz mi, że kartą się skasuje tyle, że dosłownie nie wrócisz do tego sklepu. Przysięgam, jeśli zobaczę napis karta, będę cię kasował aż do tego, aż do zamknięcia. Aż do nocy. No powiedz, że karta. Kolego. No powiedz, że karta. Karta, tak? Karta, tak? Ty myślisz, że co? Że ja nie dam rady cię skasować za stówę? Kurna. Może mam jeden produkt. A wiesz co? Kur... Na ciulu jeden. Dam sobie pójść po to. Kurna, mrożonka, jeszcze raz mrożonka. Brut i styw. No normalnie... Ej, ty! CJ! No i co ty robisz? Do widzenia, zapraszam ponownie. O, nie ma kurde, dużo produktów nie ma, dobra. To my chwilę musimy mieć otwarty ten sklep, a potem zamkniemy go na chwilę i dokupimy wszystkie produkty podwójnie. I kupimy półki podwójne. To jest... A, jeszcze sól. Kartą, tak? Ja mam czas. Powiem ci tak, ja mam czas. O, nie, kolego. Kolego. Już wam coś mówiłem. Jak płatność, tak oto tego. Ja panu pociąg zrobię specjalny. Nazywam to pociąg tego, zagłady. A działa to mniej więcej tak. Biorę 3 puszki. A co ja się będę chrzanił? 3-4 puszki naraz. Kartą, tak? Ja pana nauczę. I pan będzie musiał jeszcze zapłacić za to. Robimy tutorial, jak słuchajcie, oduczyć ludzi patrzenia kartą przy kasie. Jak się ma samoobsługową obok. Bierzecie 2 puszki pomidorów, co nie? Robicie tak. I zaczynacie zabawę. Klient jest w szoku, a kasa się cieszy. O panie, a pan mleka kupił. Muszę trochę zwiększyć chyba ceny produktów, bo... Kartą, tak? Oj, panie! Akurat idealnie się składa, że pan ma najlepsze tego rzeczy do tego, do podwójnego. Kurna, was nauczę. Na pewno chce pan dalej kartą zapłacić, bo mi się trochę naliczyło. No to płać kartą. No płać. O, zapłacił. No jak mi przykro, trochę panu naliczyłem. Do widzenia. Wypadź mi z tą koroną, jeśli dam. Ech. To pewnie logo Laguny nowe przygotowywane. No, już nie ma tego. Dobra. Kurde, dobra, to słuchajcie... Ja na razie, słuchajcie, skupić na ulepszeniu sklepu. Ej. Ta półka była pełna. Ile ty tego wzięłaś? Ile pani tego wzięła? Ta półka była pełna! Czemu jest pusta? Oj, skasowała mi się podwójnie, przepraszam najmocniej. Kasa się popsuta. Jeszcze muszę pani to skasować. Dobra, już wszystko.
Gotówką, tak? Już, dobra, pyk. A, przynajmniej wiecie, podwójne jest... Zaletą jest to, że jak kasuję podwójnie, to przynajmniej nie muszę płacić mi tego, drobnymi i tak dalej. Ale dobra, dzisiaj na cel to... Kupienie też drugiego stacji i tak dalej, by nie było, że już tego, że się wszaniam tak mocno. To będę grał tak długo, aż w końcu będzie tutaj drugi po... To pan skacze mi tutaj po śmietniku, to już przesada jest, przepana. Przepana, mam nadzieję, że pan pójdzie do kasy samoobsługowej. Bo nie liczę. O, jaki patrz, jaki wredny. A, jak się obróci tak śmiesznie. Śmiesznie. Ej, co? A, ma pan szczęście. Ej! Kurna! Stój! Nie! Nie maluj mi na ścianie! Zostaw to! Zostaw to! Nie maluj mi na ścianie! Ma pomiłkę. Stój! Nie! Nie maluj mi po ścianie! Stój! Zatrzymaj się! Jak mogę go zatrzymać? Kurna! Nie! Nie, no nie maluj mi na... Dobra, słuchaj stary. Nie maluj... Dobra, popisz się. No popisz się. No co namarzysz? Jeśli to nie będzie ładne, to tego, to ci przewalę. Na pewnie rybka nienawiści, ta? Mogłeś chociaż rybę narysować, to bym tego miał na tytuł. Ej, ja jestem pewien, że pani wszystko skasowałem, to co pani chce jeszcze? Wow, jak mnie kopnęły te płatki. Ej, zajebiste to jest. To paniusio! Do widzenia, zapraszamy ponownie. Dobra, przyszła kurna czas na coś, słuchajcie, nowego. Czyli słuchajcie, powiększającego sklepu. Robimy tak, pyk. Pyk i słuchajcie, udało się. Teraz ta sklep jest 2 razy większy niż wcześniej. Kurna, dobra. A co my tu mamy, customy? O, czekajcie, się powiększył faktycznie jakiś parking tam. Więc takim sposobem zamykamy nasz sklep, a w następnych odcinkach będzie jeszcze lepiej. Więc pyk.